Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj kolejny przedstawiciel z portfolio TP-Linka, konkretnie nowoczesny router bezprzewodowy z technologią Wi-Fi 6 czy Wi-Fi 6, konkretnie model Archer AX55. Jest to jeden z nowocześniejszych modeli w portfolio TP-Linka dla tych, którzy potrzebują naprawdę nowoczesnego i mocnego sprzętu. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jeżeli chodzi o opakowanie tekturowe, ekologiczne, brawo producent, brawo TP-Link. Natomiast przechodząc już do samego opakowania, tutaj mamy oczywiście masę informacji technicznych. WPA3, wsparcie, domowa tarcza, super szybkie Wi-Fi do 3000 megabitów na sekundę, czyli do 3 gigabitów. Mamy również szeroki zasięg, czy duży zasięg zapewniany przez 4 anteny Wi-Fi. Dodatkowo wsparcie dla technologii OFDMA i mamy tutaj również informacje o porcie USB, który może pełnić rolę dysku sieciowego najprawdopodobniej, bo tutaj mamy informacje o udostępnianiu. Technologia One Mesh również wdrożona. Wi-Fi 6, czyli najnowszy, no może nie najnowszy, bo mamy Wi-Fi 6e w planach Wi-Fi 7, ale możemy przyjąć, że jest to praktycznie najnowszy standard Wi-Fi, bo 6 wprowadza tylko drobną ewolucję. AX3000, a sam model Archer AX55. Tyle pierwsza strona. Strona druga. Informacja o głównych parametrach. A więc super szybkie Wi-Fi, które jest, jak widzę tutaj, marketingowo producent przedstawia to jako idealne do dostępu do streamowania materiałów w 8K. Pasmo 5 GHz. Mamy również informacje o oszczędzaniu energii, kompatybilności wstecznej AX/ACN, czyli nawet do N może się cofnąć, jeżeli będą takie urządzenia w sieci. Jakaś tarcza TP-Linka, słuchajcie. Ochrona rodzicielska, Network Protection, jest oczywiście Quality of Service, raporty. Mamy również informacje o tym, że te cztery anteny zapewniają nam dobry zasięg. I tu możemy jeszcze skorzystać z mesha, żeby go powiększyć, słuchajcie. Mamy port USB 3.0 i gigabitowe porty. Informacje o tym, że możemy... Tak, możemy tutaj external storage, czyli zewnętrzny jakiś napęd podłączyć pod USB 3.0 i błyskawicznie go udostępnić pliki zdjęcia czy też pliki wideo. WPA3, czyli chyba najwyższy, jeżeli dobrze pamiętam, standard w tej chwili bezpieczeństwa. Smart Connect, mamy dwie sieci na dual band, czyli rozgłaszane na i 5 GHz i na zatłoczonym 2 i 4 GHz. Oczywiście pod jedną nazwą sieci. Z boku jeszcze informacja o technikaliach, czyli warto to przejrzeć. Wi-Fi do 3 gigabitów na sekundę. Standard Wi-Fi 6, 4 anteny. W zasadzie powtarzają się informacje. Tutaj trochę jeszcze parametrów, jeżeli chodzi o wielkość. Jeden port USB 3.0, a wielkość 26x13,5x41 cm. I szybkości, słuchajcie. Na 5 GHz wyciągamy 2,4 gigabita, niecałe 600 megabitów na 2,4 GHz. Jeden port gigabitowy WAN i dodatkowo 4 gigabitowe porty LAN. Tutaj nie mamy chyba wyboru, tylko mamy łącznie 5. Nie ma auto wykrywania. Z drugiej strony kolejne parametry. Tak, mamy tutaj informację o tych gigabitowych portach. LAN i WAN, 5 sztuk łącznie, czyli jedno więcej. Często się przydaje. Mamy tutaj przycisk włączenia, wyłączenia, gniazdo zasilania, gniazdo resetu, port USB 3.0 i kompatybilność wsteczna ze standardem
ABGNAC, a to jest AX oczywiście. Mamy również kabel ethernetowy w zestawie, to standard już w zasadzie dla TP-Linka, zasilacz, krótką instalację i informację, że możemy konfigurować cały router i sterować nim poprzez Tethera, przez aplikację TP-Linka na smartfony, więc nawet nie musimy odpalać jak kiedyś przeglądarki, żeby całą sieć skonfigurować. To było, słuchajcie, na tyle. Jeszcze krótka informacja. Tak, prędkości Wi-Fi maksymalne, to może się komuś również przydać. Powtórzenie 2,4 GHz, gigabita i 0,6 gigabita, 600 megabitów na 2,4 GHz. Sprzęt jest oczywiście wyprodukowany w Chinach. Natomiast sam TP-Link jest z Hongkongu, jak widzę tutaj. A nie, przepraszam, jest informacja o różnych oddziałach. Jest to, tak, ale kraj produkcji Chiny. 3 lata gwarancji. Nie wiem, czy w Polsce również. Natomiast taka informacja na opakowaniu jest. Rozpakujmy sprzęt. Nic więcej w zestawie nie ma. Instrukcja obsługi. Słuchajcie, mamy sam sprzęt. Tak rozmyślnie antenki, słuchajcie, są włożone do środka, ale może o nim za chwilę. Zasilacz, ile to nam będzie jadło prądu? Mamy tutaj 12 V, 1,5 A, 18 W, więc jak na takiego kolosa, to myślę, że naprawdę nie jest źle. 18 W, jedna żaróweczka. Krótka instrukcja obsługi. Kabelek Ethernet. Ja nie potrzebuję, zasilacz się przyda. Słuchajcie, no to sprawdzamy sam sprzęt. A jeżeli chodzi o sprzęt, tu mamy folię zafoliowaną fortepianową czerń, reszta jest żeberkowana i dobrze, bo tutaj będzie chłodzenie zapewnione. Mamy kilka diod. Sprawdzimy, czy one są opisane. Tak, włącznik Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, sieć internetowa, Ethernet i USB, czyli mamy informacje o podstawowych parametrach, co działa, co nie działa. Miejsce na zawieszenie na ścianie, gdyby ktoś chciał sobie na ścianie zamontować ten sprzęt. Tabliczka znamionowa, tutaj mamy informacje właśnie o tych 18 W. AX3000 Gigabit Wi-Fi 6 router, a model konkretnie Archer AX55. I dwie sieci rozgłaszane, jedna na 5 GHz, druga na 2,4. Standardowo oczywiście nazwy zapewne można zmienić. Słuchajcie, mamy wszędzie, mamy jeszcze tutaj takie, to jest plastikowe, ale to już mamy gumowe. Pozwoli nam to na to, żeby nie rysować podłoża, na którym postawimy sam router. A jeżeli chodzi o tutaj o, ja może sobie poprzekręcam te anteny, żeby je zgiąć. Zegniemy je tak, a ja porty wam pokażę bliżej. USB, WAN i LANy. I to jest, jeżeli chodzi o sprzęt. Mamy jeszcze, słuchajcie, tutaj włącznik zasilania i włącznik power. Przepraszam, gniazdo oczywiście zasilania do zapewnienia tych 18 W. Zapewne maksymalnie z tej strony. No ja jedynie obawiałbym się o ten fragment, że się może rysować. No ale nie trzeba folii ściągać od razu. Jeżeli ktoś zwłaszcza ukryje gdzieś na uboczu ten router, widać, że jest, że te żeberka są do chłodzenia, bo jak widać, mamy przelot, widać światło z drugiej strony, więc chłodzenie powinno być dobre. No nic, pozostaje mi tylko, słuchajcie, testować tą sieć. Jeszcze mały drobiazg, tutaj mamy WPS-a, Wi-Fi i gniazdo do resetu. Łatwe konfigurowanie, przyłączanie i gniazdo do resetu. A tutaj mamy antenki zafoliowane. Możemy je zapewne odkręcić. Teraz sprawdzimy, czy to będzie możliwe. Chyba nie, słuchajcie, chyba one nie są
Nie, nie są one demontowalne, są na stałe, ale mamy je zafoliowane tutaj, aby się nie uszkodziły. Jeżeli chodzi o udostępnianie plików poprzez USB, to nie znalazłem takiej opcji niestety w aplikacji mobilnej Tether, natomiast znalazłem ją w pełnej wersji przez www, której możemy w zakładce USB i USB Storage Device udostępnić swoje dyski. Mnie udało się, słuchajcie, podłączyć łącznie, musiałbym policzyć, aż 4, 3,5 terabajta, czyli około 8,5 terabajta przestrzeni dyskowej na trzech dyskach z wykorzystaniem huba USB aktywnego, oczywiście wymagającego dodatkowego zasilania, ale jak widać można udostępnić nawet spore ilości przestrzeni na kilku dyskach twardych. Oczywiście bez wspomagania, raczej musicie liczyć się tylko z jednym napędem, który będziecie mogli udostępnić, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z huba USB. Jeżeli chodzi o możliwości, to mamy tutaj możliwość udostępnienia tych trzech opcji, czyli poprzez SAMBE, poprzez FTP i możemy lokal FTP, czyli w lokalnej sieci i udostępnić na zewnątrz sieci do internetu. Natomiast tutaj pamiętajcie, że może być kwestia przekierowania portów na waszym modemie. W zależności od waszego providera może być to być łatwiejsze bądź trudniejsze, w niektórych wypadkach nawet niemożliwe. Na dole widać też wszystkie urządzenia. Tutaj mamy te trzy urządzenia, o których mówiłem. Seagate 1,5 TB, Seagate 3 TB i WD 4 TB. Mam też użytkowników, tylko ja mogę jako administrator kasować pliki, a czytać je może każdy. Pamiętajcie, aby zmienić konto administratora na jakieś inne. Oczywiście, jeżeli wolicie, możecie nie korzystać z FTP, tylko skorzystać z TP-Share'a i on tutaj Wam, słuchajcie, umożliwi, skataloguje Wam w zasadzie Wasze zdjęcia. Natomiast no, na pewno nie będzie to tak pokatalogowane, jak Wy byście sobie życzyli. Jeżeli macie duży bałagan na dysku, to będzie Wam to w różny sposób dzielił. Ja mam tutaj na przykład różne katalogi archiwalne i on mi to w jakiś swój sposób kataloguje. Podsumowując materiał, przez kilka dni testowałem TP-Linka Archera AX55. Co mogę powiedzieć? Rewelacyjny zasięg. W dużych mieszkaniach w zupełności wystarczający. W domach może być mniej wystarczający. Jeżeli macie duży dom, wtedy warto albo dołożyć do niego jakiegoś mesha, ewentualnie skorzystać z systemu Halo, też od TP-Linka na przykład, albo po prostu dołożyć jakiegoś mesha do niego, żeby zwiększyć jego zasięg. Natomiast na nawet duże mieszkania w zupełności wystarczy. Transfery rewelacyjne. Ja oczywiście, jak wiecie, nie mam internetu, który byłby w stanie sprawdzić pełnię parametrów tego urządzenia, ale w sieci wewnętrznej prędkości robią wrażenie, są zbliżone do tych, które producent deklaruje. Możemy w łatwy sposób udostępnić zasoby sieciowe poprzez podłączenie jakiegoś SSD czy HDD nawet i robić sobie sieciowe backupy. Urządzenie godne polecenia, wydajne, nowoczesne, starczy Wam na kilka lat, bo wspiera Wi-Fi 6. Mogę tylko wszystkim takie urządzenie polecić. Jestem ciekawy natomiast Waszych opinii, czy używacie produktów TP-Linka. Jeżeli tak, to jakich modeli konkretnie? Czy używacie systemów mesh, czy tylko pojedynczych routerów? Dajcie znać w komentarzach na dole. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to ja poproszę oczywiście o łapki w górę, które motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. A jeżeli do tej pory nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film. I oczywiście zapraszam Was również do oglądania innych wideo filmów na kanale, przeglądów, testów. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej, hej!